Bardzo trudny mecz. Pierwsza połowa graliśmy przeciwko wiatr i było bardzo niewygodne. Ale też było, oni chyba mieli więcej piłka, ale oprócz pierwsza sytuacja, nie było takiej dużej sytuacji na mecz. Druga połowa, naprawdę Tomasz Dane miał bardzo dobre interwencje, ale woli bardzo stracić taka bramka na stałe fragmenty gry. Dużo pracowaliśmy na to, widzieliśmy no, siła Remi, Jędrzejczyk. I tracisz ta bramka i przegrasz mecz czy kolegi w taki sposób, naprawdę boli. Potem chcieliśmy strzelić bramkę na 1-1. Nie była taka klarowna sytuacja, tylko Stania z Jego Skuszwik, ale skończyliśmy dobry mecz na połowie przeciwnika. Próbowaliśmy z Oskarem, Oskar Sawada i Kuszwik. Moje zdanie, oni obydwaj dali dobre zmiany. Też Niko Varela. I niestety przegraliśmy 0-1. Czas na Państwa pytania. Dobry wieczór, Maciej Siemiątkowski, Wirtualna Polska. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o inny transfer zimowo Angela Garcia. Jak on się zaprezentował Pana zdaniem dzisiaj? Dzień dobry. Był pierwszy mecz oficjalny Angela od 6 miesięcy. Moje zdanie, Angel dobrze grał, lepiej w ataku niż w obronie przede wszystkim, ale moje zdanie jest bardzo dobry piłkarz dla nas i bardzo dobry transfer. Czy jeszcze pytania do trenera? Maciej Wąsowski, Przegląd Sportowy. Trenerze, czy planujecie jeszcze jakieś transfery? Jeżeli tak, to na jakie pozycje trener chciałby jeszcze uzupełnić zespół? Dzień dobry. Jak prezes powiedział na konferencji prasowej przed meczu, walczyliśmy na dwie nowe piłkarze, jeden ofensywny, jeden drugi defensywny. Już ofensywny, wszystko jest ok, już mamy Salen Stevanović i szukamy jeszcze jeden piłkarz defensywny.